losujecie sobie karty. Na tych kartach są różne zdania. Wy musicie je dokończyć. Pamiętaj, że możesz powiedzieć prawdę albo skłamać. I wtedy Alan musi zgadnąć, czy ty mówisz prawdę, czy fałsz. Swoje pierwsze zarobione pieniądze wydałem na pasek do spodni. Alan, prawda czy fałsz? Wydaje mi się, że fałsz. Punkt dla Alana! Swoje pierwsze zarobione pieniądze wydałem na gitarę. Prawda, to musi być prawda. Nie, gitarę dostałem od dziadka. Słuchajcie, to pytanie zaskakuje. Uwaga, lubię na... Lubię na... kolację zjeść pomidory. No, dawaj, Justynka, dawaj. Lubię na stole. Lubię na stole. Lubię na scenie. To prawda? Trzeba by było zapytać dziewczyny Tomka. Wydaje mi się, że Iga nie przypada za pomidorami chyba. Iga nie lubi pomidorów. A więc? Chciałam powiedzieć, że ja uwielbiam pomidory. Lubię na deskorolce jeździć. Czy to jest prawda? Mi się wydaje, że to nie jest prawda. Wiesz co? Akurat powiem ci szczerze, że... Masz rację, to nie jest prawda. Mój pierwszy pocałunek miał miejsce w przedszkolu. W zatoczce przy Zalewie Zegrzyńskim. Fiu, fiu. Fałsz. Prawda. Tak, tak, to jest prawda. Iga wcześniej zaczęła, no. Widzę, że lepsze pytanie wylosowałaś. I rodzice do dziś nie wiedzą, że jestem wiemią. Umówiłabym się na randkę z baronem. Prawda. Justyna? A, fałsz, nie. Gdy byłem mały, najbardziej bałem się. Pająków się bałem. Nie powinien się bać. Spójrz mi głęboko w oczy. Prawda. Bałem się pająków, cholernie się bałem. 3-0, stary, znokautowała cię.